Witajcie, 98. odcinek Niskiego Pressingu. Kochani, cała Polska żyje ostatnio występami reprezentacji narodowej, która rozpoczęła eliminację do Mistrzostw Świata. My żyjemy oczywiście, jak zwykle, meczami miedzi, ale też reprezentacją młodzieżową, reprezentacją do lat 21. Nie przypadkowo, bo aż trzech naszych ludzi jest na zgrupowaniu reprezentacji U21 w hiszpańskim San Pedro del Pinatar. I dzisiaj łączymy się właśnie ze słonecznym San Pedro del Pinatar. Witajcie, panowie. Halo, halo, czy nas dobrze słyszycie? Słychać dobrze. Witam cię, Maćku. Maćku, i teraz tradycja stała się też pokrótce, po jednej pigułce przedstawiamy naszych gości, choć doskonale na pewno nasi widzowie ich znają. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry państwu. Tak, aby się stało gwoli naszego programu, przywitajmy naszych gości. Dominik Łysak, kierownik reprezentacji Under-21 i wychowanek Miedzi Legnica, szanowni państwo. Maciej Kuczyński, fizjoterapeuta związany z Miedzią Legnica od 2017 roku. I Wiktor Pleśnierowicz, nasz niedawny gość w niskim pressingu, obrońca Miedzi Legnica i również obrońca szerokiej kadry Under-21. Witajcie jeszcze raz, panowie. Dobry, witamy. Co pozwolicie? Dodajmy, że Wiktor, gdy u nas gościł, jeszcze nie był reprezentantem, jeszcze to nie wiedział. A, teraz tak. Całkowicie inaczej. Dokładnie. Świetnie. Panowie, pozwolicie, że rozpoczniemy od starszyzny w kadrze, czyli od pana kierownika Dominika. Dominik, czym się zajmuje tak naprawdę kierownik kadry? Czy ta funkcja jest kompatybilna z tym, czym się zajmuje kierownik w drużynie takiej klubowej? Ja myślę, że tak. No tutaj troszeczkę wiadomo, są inne zadania, tak? Bo tutaj w drużynie klubowej, no to kierownik na pewno na co dzień jest, tak? Z zawodnikami, ze sztabem i tak dalej. Tutaj troszeczkę musimy to załatwiać zdalnie, tak? W szczególności kontakt z klubami, gdy zawodnik jest powołany, prawda, na zgrupowanie reprezentacji Polski, no to musimy mu na pewno zapewnić tutaj przyjazd na to zgrupowanie, zabezpieczyć mu loty, różnego rodzaju gdzieś tam samochody, które muszą przywieźć go do hotelu na miejsce spotkania. Różnie się to odbywa, niektórzy przylatują bezpośrednio do Warszawy, tak jak miało to miejsce, a niektórzy, tak jak Mateusz Bogusz, nie musiał lecieć do Warszawy, tylko bezpośrednio z Bilbao przyleciał tutaj do Alicante. I takie rzeczy to są takie główne rzeczy, że tak powiem, jeżeli chodzi o zawodników. Teraz wiadomo, jaką mamy sytuację, no to jestem odpowiedzialny również za to, żeby wszystkich zawodników zorganizować im badania, tak, które no, bardzo... Właśnie miałem cię pytać, czy to również twoje obowiązki, czy sztab medyczny odpowiada za chociażby testy? Tak, oczywiście, no sztab medyczny, no mamy, PZPN ma oczywiście tutaj swoją firmę, która wykonuje wszystkim zawodnikom, wszystkim pracownikom PZPN-u oczywiście te badania, ale ja jako moja osoba musi na pewno to zorganizować, jeśli chodzi o miejsce, o datę po prostu wykonania tych badań, tak? Bo to wiadomo, po całej Europie, no niektórzy muszą to wykonać za granicą, niektórzy muszą to wykonać w Polsce, tak jak zawodników mamy z Poznania, no to wykonają to w Poznaniu, tak? Z którejś z placówek naszej tej firmy partnerskiej. I to jest wiadomo, tych badań jest dużo przed samym zgrupowaniem. Jest to zawsze na 7 dni przed zgrupowaniem jest pierwsze badanie. Następnie jest w pierwszy dzień zgrupowania również badanie, to jest troszeczkę ułatwione, bo to już jest wykonywane u nas na miejscu, prawda? I to są takie rzeczy akurat aktualnie, o które trzeba zadbać. Inne rzeczy to bardziej tutaj stricte takie organizacyjne, tak? O które tutaj sztab trenerski po prostu prosi, musimy to wszystko zorganizować wraz z administratorem reprezentacji, który jest odpowiedzialny akurat za naszą reprezentację, który jest na co dzień w biurach PZPN-u w Warszawie. Ja jestem takim łącznikiem między sztabem, między zawodnikami, a powiedzmy administratorem, który na co dzień zajmuje się tymi naszymi sprawami, który gdzieś tam to organizuje dla nas. Dominik, to nie jest twoja pierwsza przygoda z PZPN-em, prawda? Przypomnij nam, ty rozpoczynałeś u trenera Dariusza Gąsiora, tak? Nie, reprezentacji Under-16. Tak. Byłem również przy roczniku 2002. W 2002 to był przy Przemku Małeckim, tak, który też dobrze znany jest legnickiej społeczności, bo był trenerem legnickich grup młodzieżowych, prawda? Teraz tak, obecnie tak. Jestem trenerem Michniewicza w Legii Warszawa.
A w międzyczasie był, tak jak mówiłem, był selekcjonerem reprezentacji do lat 16 i 17, bo przechodziliśmy oczywiście z tym rocznikiem. I tak się zaczęła ta przygoda. Pierwszy raz byłem przy reprezentacji właśnie w Centrum Małeckim. Dominik, zastanawialiśmy się... Maciej Stolarczyk zaprosił cię do współpracy z kadrą obecną U21, to świadczy o tym, że sprawdziłeś się wówczas. No to już trzeba, to już myślę, że tutaj trzeba pytać PZPN. Ja mam po cichu taką nadzieję, tak? Bo no tak. O przeskok sam organizacyjny, tak? Ale również i piłkarski tych zawodników i całej tej reprezentacji U21, to trzeba sobie zdać sprawę, że to jest druga drużyna, że tak powiem, naszego kraju. To już jest po pierwszej reprezentacji, to jest najważniejsza drużyna, to już są zawodnicy chociażby dzisiaj na naszym zgrupowaniu, którzy są łączeni, którzy mają za sobą już występy w pierwszej reprezentacji, czy to jest Sebastian Walukiewicz, czy to jest Michał Karbowicz, tak. To są chłopaki, które są u nas, ale również są na pewno Jakub Kamiński, którzy są brani pod uwagę na pewno u trenera Sousy. Dominik, musimy ci zadać pytanie, bo z Pawłem się zastanawialiśmy wcześniej. Jak ty dzielisz te obowiązki? Jesteś bardzo, bardzo zaangażowany zawodowo w swój prywatny biznes. Jesteś trenerem w jednej z drużyn w okręgu legnickim. Tutaj obowiązki bardzo takie odpowiedzialne w PZPN-ie. Jak ty to, chłopie, robisz? No ja myślę, robię. Myślę, że tutaj żadna strefa nie ucierpiała, nie cierpi. No duże brawa, duża zasługa oczywiście tutaj ludziom, którymi się oczywiście gdzieś tam otaczam, dzięki którym chociażby w mojej firmie, tak, mam na co dzień, trzeba tutaj Adama, oczywiście Kacpra, Karola, którzy na co dzień są ze mną w moim biznesie. I teraz jak ja wyjeżdżam, to mam spokojną głowę, bo to już nie jest pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni i spokojnie mogę wyjechać i wiem, że firma po prostu jest w dobrych rękach. To używając korpo języka, doskonale delegujesz zadania, tak? Wiesz, komu delegować te dokładnie zadania. Tak. Dokładnie, no mam nadzieję, że jest okej, mam nadzieję, że jest okej i że to funkcjonuje, ale tu trzeba w niektórych kwestiach pytać inny dosyć. Rozumiem, że Dominik, możemy uspokoić kibiców z Rywu Kłębanowice. Na pewno wrócisz z Hiszpanii, bo akurat na koniec lockdownu w niższych ligach i Zryw cię nie straci. Dokładnie. To uspokajamy, tak? Śmieją się tutaj, że to było zaplanowane, tak? Że było zaplanowane, wyjeżdżam na 2 tygodnie, wrócę i akurat będzie po wszystkiemu, więc żadnego meczu po prostu nie opuszczę. Tego sobie życzę. Tak. Maciej Kuczyński, fizjoterapeuta reprezentacji U21. Maćku, i oczywiście Miedzi Legnica, cieszymy się, Maćku, również z twojego awansu i pytanie podobne jak do Dominika. Ty również możesz pochwalić się doświadczeniem już z pracą w PZPN-ie, pracowałeś z kadrą U16, tak jak Dominik. Czy myślisz, że to też jakby ten etap ci pomógł? No jakby, no nie ukrywajmy, w wyróżnieniu, jakim jest nobilitacji, jakim jest powołanie do sztabu kadry młodzieżowej na to zgrupowanie. Myślisz, że to pomogło tobie? Ciężko mi powiedzieć, no skoro tu jestem, myślę, że w pewnym stopniu też, tak naprawdę to gdzieś tam pytanie do sztabu z kadry U16 i do zawodników. Był to taki epizod, naprawdę fajne przeżycie. Tutaj tak naprawdę no, robimy co nas należy, no gdybyśmy się gdzieś tam, gdybym się ten nie sprawdził, myślę, że tutaj bym się nie znalazł też takim, że tak powiem, debiut. Zobaczymy w kadrze U21, zobaczymy jak to dalej się rozwinie i co z tego wyjdzie. Ale myślę, że gdzieś tam... Że będzie dobrze. Będzie dobrze. A powiedz Maciek, jak twoja praca wygląda na tym zgrupowaniu? Ten sztab medyczny zapewne jest, to sztab ludzi, pewnie jest, nie jesteś tam sam. Opowiedz kibicom od kuchni, jak to jest, kilka przepisów. Dokładnie, nie jestem sam, tak jak powiedział to pan, jest nas w sumie 3 fizjoterapeutów i doktor. Jeśli chodzi o nasze obowiązki, gdzieś tam tak naprawdę dbamy o suplementację zawodników, gdzieś tam staramy się, aby zawodnicy byli w 100% do dyspozycji, jeśli chodzi o treningi i mecze.
po treningach dbamy też o nowego logistę, mamy tutaj cały, że tak powiem, sprzęt, który ułatwia nam tą pracę. Staramy się właśnie, mówię, zapewnić zawodnikowi suplementację, przygotować się odpowiednio do treningu i kwestia regeneracji potreningowej, pomeczowej też w naszym zakresie gdzieś tam leży. Doktor tutaj od technicznej strony gdzieś tam przeprowadza właśnie, jak wcześniej wspomnieliście, badania covidowe, mierzymy zawodnikom powiedzmy temperaturę, wagę sprawdzamy, tkankę tłuszczową gdzieś tam, parametry zmęczeniowe, to wszystko, żeby właśnie gdzieś tam trenerowi ułatwić podjęcie decyzji i ogólnie przedstawić tam zawodników, jeśli chodzi o ich przygotowanie, zmęczenie i w jakiej kondycji są w danym dniu. Myślę, że tyle. Zaprawiony w B, jak jesteś, bo no, będąc pracując na zgrupowaniach Miedzi Legnica, chyba to ta praca nie odbiega. Nie różni się chyba za wiele. Polega na tym samym chyba, nie? Także jesteś zaprawiony w bojach. No tak naprawdę tak, no tak naprawdę to zawodnicy. Tak samo dbamy. Staram się na pewno dać z siebie wszystko, aby ci zawodnicy byli tylko tak przygotowani. Kadra myślę, że troszeczkę też, troszeczkę inaczej funkcjonujemy. Jest to krótszy okres, gdzieś tam bardziej intensywna, że tak powiem, praca. W klubie się to tak naprawdę rozkłada. Te mecze są, że tak powiem, większym odstępem czasu. Tutaj to wygląda bardzo podobnie. Bardziej to wszystko jest podkręcone, jeśli chodzi o intensywność pracy. Nie mamy tutaj... Jeszcze chciałem cię podpytać o... Czy można, miałeś przyjemność współpracować w Miedzi z Pawłem Ptakiem, ze świetnym fizjoterapeutą, który to też pracował, był z naszą reprezentacją na Mistrzostwach Europy w 2016, jakże udanych dla drużyny trenera Adama Nawałki. Ty współpracowałeś z nim w Miedzi, czy ty dobrze wspominasz tą współpracę, czy czujesz się też, że to był ten kolega, czy ty możesz powiedzieć, że ty jesteś jego uczniem, że terminowałeś u niego, czy to tak... Czy to wymienialiście się doświadczeniami, czy skorzystałeś na tej współpracy? Naprawdę to było troszeczkę inaczej, bo my tak z Pawłem tak naprawdę się minęliśmy. Ja kiedy przychodziłem do Miedzi, to akurat gdzieś tam Paweł odchodził i tak naprawdę nie mieliśmy jakiejś tam... Ty go zastąpiłeś. Tak, można tak powiedzieć, tak, akurat się tak wymieniliśmy. Znaczy ciężko mi powiedzieć. Na pewno bardzo dobry specjalista, który był w pierwszej kadrze, powiedziałbym to. Miło, że mamy następcę w reprezentacji Polski, jeżeli chodzi o sztab medyczny Miedzi Legnica. Cieszymy się z tego faktu. Miło, dziękuję bardzo. Super, Wiktor, pytanie do ciebie. Skoczyłeś do kadry za Łukasza Bejgera, który przez kontuzję nie mógł dojechać do Hiszpanii. Czy to powołanie, powołanie przez selekcjonera Stolarczyka zaskoczyło cię? To znaczy zaskoczyć, może nie zaskoczyło, ponieważ już wcześniej gdzieś tam miałem kontakt ze sztabem szkoleniowym, gdzieś tam wiedziałem, że jestem pod obserwacją i no, gdy nie dostałem tego powołania w pierwszym tempie, że tak powiem, no to gdzieś tam cały czas jeszcze myślałem, że gdzieś to powołanie może przyjść, bo wiadomo, jakie mamy czasy, tutaj z dnia na dzień może się coś zdarzyć, czy to właśnie kontuzja, czy nawet jakieś pozytywne przypadki przy tych testach na wirusa, więc cały czas gdzieś tam z tyłu głowy było, że to jeszcze powołanie może się przytrafić i tym razem tak było, no, cieszę się z tego bardzo i to tyle. To udało ci się zadebiutować w tej drużynie. Wszedłeś w 78 minucie. Jak oceniasz ten mecz i tę wysoką wygraną z Arabią Saudyjską? No dokładnie. No przede wszystkim bardzo się cieszę z tych minut, które dostałem. Wiadomo, że najbardziej cieszy zwycięstwo drużyny wysokie i to, że gdzieś tam nie straciliśmy bramki, więc myślę, że na duży plus w Transparii. Wiktor,
Jak oceniasz swoje szanse? Bo jeszcze przed Wami jeszcze jeden sparring podczas grupowania w Hiszpanii. Gracie z reprezentacją młodzieżową Austrii. Rozmawiamy jeszcze przed tym sparingiem, bo nagrywamy ten odcinek w niedzielę. Powiedz mi, jakie są Twoje pierwsze wrażenia? Jak oceniasz swoje szanse na zaistnienie w tej reprezentacji? No, patrząc na skład kadry, to naprawdę no, konkurencja jest bardzo mocna. No, między innymi tutaj Dominik wspominał kilka tutaj nazwisk, które są w tej kadrze. No, ty rywalizujesz o miejsce w składzie choćby z Sebastianem Wolokiewiczem, który jeszcze przed chwilą no, naprawdę był ogłoszony objawieniem w Cagliari, w Serie A, jakże tobie bliskiej. I to zawodnik, który, o którym jeszcze z miesiąc temu wszyscy byli przekonani, że on zagra u trenera Sousy w składzie, a nie w reprezentacji młodzieżowej. Jest Kamil Kruk z Zagłębia Lubin, jest kilku świetnych zawodników, którzy mogą grać w środku obrony. Jak ty oceniasz swoje szanse w tej kadrze? Dokładnie tak jak pan powiedział, no to już jest reprezentacja, tutaj już żaden zawodnik nie znajduje się w przypadku. I gdzieś tam jest naprawdę sporo tych obrońców, którzy mają bardzo dużo jakości. I mi nie pozostaje nic, tylko na co dzień gdzieś tam pokazywać i udowadniać, że zasłużyłem na to powołanie. I będę robił wszystko, żeby w tej reprezentacji zostać na stałe i żeby to powołanie przechodziło regularnie. I taki mam cel. Wiktor. Gra w reprezentacji to ogromne wyróżnienie i to cel, do którego powinien dążyć każdy piłkarz, ale jednak klub jest twoim pracodawcą. Powiedz mi, nie obawiasz się po tym meczu udanym w obronie z Koroną utraty miejsca? Bo jednak twój zmiennik Miłuszkowicz zagrał poprawny mecz. Przypomnę jeszcze raz na zero z tyłu, więc... Zasadne pytanie. Nie obawiasz się utraty miejsca? No to znaczy, oczywiście mecz oglądałem, no niestety w pierwszej lidze nie ma czegoś takiego jak czerwona reprezentacja i gdzieś tam ten jeden mecz mi wypadł. No ja się tylko cieszę z tego, że drużyna zagrała na zero z tyłu, szkoda, że się nie udało zdobyć tam 3 punktów. No dla mnie wszędzie najważniejsza jest drużyna i ja chcę z Miedzią podpiąć się cały czas pod miejsca barażowe i nieważne, czy będę na boisku, czy nie, czy tak jak w tym przypadku gdzieś tam pod moją nieobecność będzie grał Nemanja, a życzę każdemu jak najlepiej i chcę, żeby drużyna wygrywała i zdobywała punkty. Tak do tego podchodzę. Okej, okay, rozumiem, że kierownik zespołu kadry Dominik Łysak załatwił Wam tą możliwość oglądania meczu Miedzi z Koroną. Dominik, jak to było? Bo Wiktor zdradził, że oglądał mecz. Niestety musieliśmy oglądać to w fizjoronie tutaj, bo Maciek cały czas pracował. Wiktor leżał na łóżku, a ja musiałem do nich dokopcować, więc w trójkę oglądaliśmy ten wynik. Oczywiście szkoda, że 0-0 sytuacje tam były. No trzeba się cieszyć z tego, co jest. Miejmy nadzieję, że po prostu w kolejnych meczach będziemy zdobywać punkty jako Miedź Legnica i będziemy się cieszyć. A my czekamy na występ Wiktora w meczu z Austrią, bo on jeszcze przed nami, nie wiem, zależy kiedy włączycie ten odcinek, ale trzymamy kciuki za Wiktora i Wiktor, czekamy na Wasz powrót do Polski, do Legnicy w komplecie, w pełnym zdrowiu i na Wiktora czekamy tutaj na boisku w barwach Miedzi Legnica, bo oczywiście jest, wierzymy, że jest tutaj jak najbardziej potrzebny. Panowie, widzę, że sporo słońca tam u Was, przynajmniej w tle. Dobrze to widzimy? Czy to fototapeta? Jak warunki? Chcę szukać trochę cienia i udało nam się tutaj akurat w stacji konferencyjnej. Bo naprawdę, pogoda akurat dopisuje warunki do trenowania, do w ogóle organizowania tutaj zgrupowania naszego, jest jak najwyższy poziom, więc tylko się cieszyć. W przypadku Wiktora to tylko odpoczywać, leżeć u fizjo, regenerować się, a potem wyjść na boisko i pokazać swoje umiejętności. A ja oczywiście troszkę mam więcej tego latania i muszę tutaj troszeczkę organizować bieżące sprawy. Ale myślę, że z tego słońca również też korzystamy,
nie ma co ukrywać, bo odpoczywać trzeba. Jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, że odpoczynek jest równie ważny jak praca, tak? Nawet i ważniejszy. Więc musimy troszeczkę regenerować te siły, żeby mieć jasny umysł. Dominika, czy wasza kadra ma czas na oglądanie pierwszej reprezentacji? Czy dzisiaj wieczorem będziecie oglądać mecz z Andorą? Tak, podobnie to miało miejsce w pierwszym meczu z Węgrami, tak i teraz będziemy mieli, bo to jest jakaś taka nasza forma integracji, oczywiście możemy się spotkać. Myślę, że i tak mamy taki super zespół, bo moja osoba, Maćka osoba, ale też sporo innych chłopaków jest, którzy pierwszy raz tak na dobrą sprawę jesteśmy ze sobą, ale po tym, co tutaj ja zaobserwowałem, bo w swoim imieniu chcę to powiedzieć, to mamy super drużynę i mam nadzieję, jestem przekonany, że naprawdę dużo możemy zdziałać. A wszyscy jesteście zdrowi? COVID wam nie doskwiera? Nie mamy tutaj oczywiście regularnie, jesteśmy badani, jesteśmy pod tym kątem zabezpieczeni, więc na razie u nas wszyscy są zdrowi i z tego się oczywiście cieszymy, tak? Tak, trzymajcie, panowie, życzymy wam zdrowia przede wszystkim. W tej sytuacji życzymy wam zdrowia, oczywiście korzystajcie z tych nielicznych wolnych chwil przy niedzieli na tym zgrupowaniu człowiek na odpowiednim miejscu, człowiek od wszystkiego. Dominik Łysa, kierownik reprezentacji U21 Młodzieżowej Reprezentacji Polski, Wiktor Pleśnierowicz, środkowy obrońca Miedzi Legnica i Reprezentacji Polski oraz Maciej Kuczyński byli naszymi gośćmi. Panowie, dziękujemy za wizytę na pokładzińskiego pressingu i za udane połączenie ze słoneczną Hiszpanią. Trzymajcie się, czekamy na was w Legnicy. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo.